żłobek. A teraz słyszymy, no nawet wczoraj, bo od pani Rafalskiej z telewizji słyszałem, że 80% dofinansowania na tego cele są. Także może warto było się w tym temacie zastanowić, czy no na pewno taki żłobek miałby rację bytu w Polsce. Dobrze, dziękuję. Panie przewodniczący, też przewodniczący, tak? Żłobek chyba nie mamy i miasto ponosi naprawdę spore nakłady na ten żłobek, bo miasto, tym też my powinniśmy się być może zająć, bo miasto dofinansowuje do żłobek prywatny do każdego dziecka w wysokości 150 zł. I teraz jest pytanie, tak, czy, bo jeżeli chodzi o przedszkole, to nie ma problemów, my dofinansowujemy, ale w przypadku, kiedy na przykład dużo jest dzieci z gminy, my mamy prawo wystawiać noty obciążające te samorządy, których dzieci, z których dzieci uczęszczają do przedszkola. W przypadku żłobka tak to nie działa, tak? I też jeżeli to będzie jakiś tam procent, ułamek procenta, to ok, ale jeżeli to będzie 50% na 50%, a liczba dzieci w żłobku rośnie, bo już w tej chwili jest około 40, tak? Ma być 45, no więc też musimy przeanalizować to, jak to rozwiązać, tak? No bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będzie 100 dzieci, tak? I 80 z tego z terenu, tak? A nie z miasta, no to my nie możemy też do końca ponosić takich nakładów, tak? No bo to niech inne samorządy też jakby poczują się do odpowiedzialności, tak? Natomiast ustawa o tym nic nie mówi. My musimy sami ten problem rozwiązać. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, lokali mamy w tej chwili, możemy uruchomić nawet żłobek. Natomiast 80% dofinansowania do żłobka, ja nie słyszałem tego, powiem szczerze, będziemy analizować tego, co było wczoraj, tak? Bez to określenia. Tak, ogólnie było wojewody w środku sprawy, to jest program Mali Plus.